vez se van quedando. ¿Dobrze się czujesz? No. Nie. No estoy nada bien, Alma. La visita que tuvo fue... Niespodziewana wizyta. Sí. Tak. Inesperada y muy desconcertante. Bardzo niepokojąca. Sinceramente. Nie wiem, co myśleć. Era Marina, ¿verdad? Marina. Sí. Tak. Przyszła tak nagle, jak odeszła. Chciała zobaczyć się z Miją. Po tylu latach. Nie wiem, czy ma do tego prawo. Ale wydaje mi się to absurdalnie głupie. Mija nie może się dowiedzieć o tej kobiecie. Świetnie cię rozumiem. Jesteśmy w tej samej sytuacji. Tak samo nagle pojawił się ojciec Roberty. Znikąd, jakby był duchem. Nasze córki nie wiedzą o ich istnieniu. Ojciec i matka chcą wejść w ich życie, jakby zawsze tam byli. Nie spodziewałam się, że będziemy mieli podobne problemy. Nie wiem, co robić. Nagle się pogubiłem. Nie umiem tego rozwiązać. Nie chciałbym skrzywdzić Mili. Solamente a usted puedo decirle. No sé qué hacer. Somos como arena y mar. Gustaría de verdad decirle. Chciałabym cię jakoś pocieszyć. Tampoco tengo. Ale nie potrafię. ¿Qué vamos a hacer, Franco? Co z nami będzie, Franco? Fajnie, że przeżyłeś święta z ojcem. Wyglądasz całkiem nieźle. Jesteś cały. To była najnudniejsza kolacja w moim życiu. Ale ważna. To miło. Moja impreza była super. Cały czas dręczyłam Barbie. Nie mogło być lepiej. Podoba mi się twój strój. Co? Dzień dobry. Przyszedłeś pokazać, co ci przyniósł Mikołaj? Nie przyniósł mi cierpliwości do głupków. Zważajcie na słowa. Chociaż trenujemy i nie mamy normalnych zajęć, cały czas nas obserwują. W razie kłopotów, żegnajcie ferie. Mam to gdzieś. Zostań tu ze swoim przyjacielem. Co ty na to? Chodź. Profesora Rey, podría dejar de manchar. Mogłaby pani przestać smarować Gastona tym czymś błyszczącym? Przepraszam. Gratuluję organizacji imprez świątecznych. Zebrałem was tutaj przed rozpoczęciem zajęć. Pani Maroto, mogłaby pani malować się gdzie indziej? Jak mówiłem, ten tydzień poświęcimy na przygotowania do zawodów międzyszkolnych. Czy ja was zanudzam? Nie. To muzyka dla naszych uszu. Jednak nie będzie formalnych zajęć i testów. Informuję was również, że Rada zaakceptowała petycję uczniów. Czy ktoś tu chrapie? Pani Hildo.
Przepraszam. Chętni mogą pojechać do szkolnego ośrodka wypoczynkowego i tam powitać nowy rok. Pan się wybiera? Nie. Umówiłem się wcześniej z Galią, że spędzę Sylwestra z żoną i teściową. W Chihuahua. Panie dyrektorze, gdzie jest ten ośrodek? W Valle de Bravo. Nazywa się El Santuario. Warto tam pojechać. Powstał na grafitowo-kwarcowej skale, która ma ponad 100 milionów lat. To miejsce musi mieć imponującą energię. Tak. Wytwarza tak silną energię, że temperatura jest tam o 8 stopni wyższa niż gdzie indziej. Jak pada, powstaje dziura w chmurach i basen jest zawsze w słońcu. Teraz wiem, czemu chłopcy chcą tam jechać. Mam nadzieję, że się pozytywnie naładują. Ty powinieneś pojechać. Pewnie tak. Byłem tam kilka dni temu i energia tego miejsca naprawdę oczyszcza świadomość. Trzeciego dnia lewitowałem. Pomogłem Gali się rozluźnić. Można powiedzieć, że to szpital dla duszy. Podczas swojej wizyty w Meksyku Dalaj Lama nazwał to miejsce strefą pokoju. Może pojadę. Kto będzie pilnował chłopców? Właśnie o tym chciałem porozmawiać. Prefekt Gaston pojedzie, żeby pilnować porządku. Tylko proszę nie spać u przyjaciół. Ale śmieszne. Należy wcześniej zawiadamiać o takich rzeczach. To kto przypilnuje dzieci? Jako nauczycielka i matka nie będę spokojna, wiedząc, że będą bez żadnego nadzoru. Za to w towarzystwie tych łobuzów. W takim razie trzeba odwołać ferię. Nie ma mowy. Chwileczkę. Poproszę panią Hildę. Jak już się obudzi. Albo panią Julię. O nie, żeby pilnowały chłopców. Jako nasze strażniczki żelaznej dyscypliny. No. Upał mi szkodzi. Przykro mi, ale nie mogę. Tam jest zimno. A ja lecę do rodziny na północ i nie mogę tego odwołać. Szkoda. Biedni uczniowie nie będą mieli ferii. Nie można ich odwołać. Ja nie mam żadnych planów i mogę jechać. Nie. Bezpieczniej będzie, jeśli pojedzie więcej nauczycieli. I ja też się zgłaszam. Panie dyrektorze, dwoje opiekunów nie zapanuje nad tą bandą przestępców. Roberta nie jest przestępcą. Uczniowie zasłużyli na tę wycieczkę. Dużo pracowali i trenowali. Potrzebują wypoczynku. My też. Profesor Ray i profesor Reverte będą odpowiadać za dyscyplinę w ośrodku wypoczynkowym. Powiesz mi w końcu, jak ci minęły święta? Jak zwykle. Rodzina i tak dalej. Czemu masz taką minę? Zamiast imprezy mieliście pogrzeb? To prawie to samo. Nie ma nic złego w spędzaniu świąt z rodziną. Przeciwnie. Może być bardzo zabawnie. Owszem.
pasa? Co jest? No me gusta verte con esa cara. Nie podoba mi się twoja mina. Cuando tienes esa cara de serio. Nie takiego i niejakiego lubię. Pues sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú estás a jak rozmawiasz z Diego, przestajesz być Robertą, którą kocham. Nie znoszę rywali. Dwa dni temu zrobił mi to samo.